Poważna sprawa. Jeśli pojawią się problemy ze sfinansowaniem programu 500+, rządzący politycy rozważają sięgnięcie po miliardy z Funduszu Rezerwy Demograficznej, tak czytam w prasie. Fundusz w ogóle ma służyć zabezpieczeniu emerytury dzisiejszych 40-50-latków i mieliśmy z niego korzystać po 2020 roku, a do tego czasu fundusz miał uzbierać blisko 200 miliardów złotych. I jest na nim teraz 19 miliardów. I ta kwota maleje, bo rządy sięgają do funduszu, by łatać budżet. Ale do 2020 jeszcze mnóstwo czasu, 3,5 roku jest do zebrania 180 miliardów. Damy radę. Spokojnie. Jakoś to będzie. I słuchajcie, to będzie tak jak z tymi czołgami. Bo ja byłem w czołgach, w wojsku, nie? I tam w jednostce był taki specjalny magazyn rezerw z częściami zamiennymi do czołgów i ten magazyn rezerw można było naruszyć tylko i wyłącznie w przypadku wojny. Rozumiecie? Nas zaatakują. No ale zbliżał się wyjazd na poligon, gdzie mieli być generałowie, a tu większość czołgów w rozsypce. Zamiast gąsienic tam przywieźli dżownicę czy coś, no w każdym razie kaszana. A w internecie nie kupisz czołgu, nie? Bo internetu wtedy nie było. Tak było. To dowództwo zdecydowało. Kurde, otwieramy magazyn rezerw wojennych. Później się uzupełni, wojny i tak nie będzie. Otwierają magazyn, a tam pustka. Właśnie. I tak może być z Funduszem Rezerwy Demograficznej. No i cóż wtedy poczniemy? No, trzeba będzie się wybrać na pustynię błędowską, poczekać na mannę z nieba. Może Pan Bóg pójdzie z duchem czasu i zrzuci konserwy, jeśli ma blachę oczywiście.